wróciłeś z Down the Road 3? Z Down the Road 3 wróciliśmy... Rany, bo ja teraz mogę powiedzieć, o, w czerwcu, bo w czerwcu, ale... No, zakręcimy szybciej będzie, 1,5 tam. Bo to jest naprawdę sytuacja taka, że ja nie czytam czasu, po prostu to są rzeczy, które mnie tak powodują, że tak jestem skoncentrowany, już to sprawdziłem. Wróciłem na koniec, wróciliśmy, chodzi o to, że za dużo się dzieje. Mhm. Pojechaliśmy na początku czerwca 9, a wróciliśmy 30. Bez tego kalendarzyka totalnie byś sobie nie dał rady? Powiedziałbym, że w czerwcu. Okay. Powiedziałbym, że w czerwcu, no, ale... Na co dzień czy ci w ogóle pomaga? Nie, na co dzień nie potrzebuję takiego sprawdzania, ale jeżeli chodzi o Down the Road, to wszystko się zmienia, bo to jest doświadczenie tak intensywne, które potem powoduje, że ja zostaję w takiej pewnego rodzaju smuzie. Okay. Ja muszę dojść do siebie i po prostu zapominam o rzeczach, które w normalnym życiu są dla mnie zupełnie naturalne. To ja to dojście do siebie zapytam, bo jak już sobie tak szybciutko obliczyłem, nie było to w sumie trudne. 3 miesiące minęły od twojego powrotu z Turcji, więc jak minął ci ten czas? No, To był wakacyjny czas, był dosyć intensywny dla mnie, ale między innymi część wakacji, miesiąc spędziłem w ogóle siedząc, izolując się zupełnie od tego, co się dzieje na zewnątrz. Ale w jakimś przyjaznym sobie miejscu, ulubionym? Tak, ale nie byłem w moim ulubionym miejscu w tej chwili. Moje ulubione miejsce jest trochę zamknięte i odizolowane od reszty świata, bo to jest Podlasie. Mhm. Ale spędziłem świetny czas na Mazurach. Trochę pracowałem również. No i byłem również na turnusie, na który regularnie bywam jako część kadry, na turnusie, na którym zajmowaliśmy się działaniami arterapeutycznymi z ludźmi z niepełnosprawnościami intelektualnymi. To jest jakby sytuacja taka, opowiadam o tym, chcąc pokazać, że jakby moja relacja z tymi ludźmi to nie jest relacja, która się zamyka tylko i wyłącznie w projekcie telewizyjnym, ale dzieje się również poza telewizją. Więc tydzień byłem na turnusie, gdzie pracowaliśmy wspólnie. Też o tym kształceniu, jak pracować choćby z osobami z zespołem dawna, mówiłeś u nas w Vivie, także jak ktoś nie czytał, to zapraszamy. Tak. Więc w jakim teraz jesteś momencie życia? Czego oczekujesz? Znaczy, ja nie mam specjalnych oczekiwań. Ja nauczyłem się już dosyć dawno temu, żeby nie mieć oczekiwań, bo zawsze dostaje się zupełnie coś innego niż się chce. Natomiast na pewno potrzebuję takiego uspokojenia, wyciszenia. Mam nadzieję, jutro będę składał papiery, mam nadzieję, że się wszystko powiedzie. Zamierzam zacząć studia. Mhm. Kolejne. Tak. No ponieważ chciałbym się dokształcić, ponieważ jak wiesz, rozmawialiśmy o tym, jestem z zawodu pedagogiem, no ale chciałbym też iść w stronę uprawnień pedagogiki specjalnej, więc liczę na to, że od października znowu zostanę studentem. A to będą studia dzienne? To są studia podyplomowe, okay. Więc będą miały w charakterze zjazdu. No bardzo liczę, że to się uda, bo czuję, że po prostu potrzebuję jakby jeszcze takich, oprócz swojego instynktu i takiego czuję, potrzebuję bardziej rzetelnych instrumentów. No i to jest potrzeba taka, którą bardzo odczuwam. To w tym temacie absolutnie życzę powodzenia. I na koniec, ponieważ bardzo lubię, jak słucham ciebie jako lektora, czyli ty dogrywasz te kwestie już po powrocie do Polski, już program jest pewnie dość dobrze zmontowany, tak. I ty mówisz tam często cenne rzeczy, takie uzupełnienie czegoś, czego nie widzieliśmy w programie. I to będzie może takie trochę filozoficzne, ale jednak na koniec, bo też powiedziałeś przy tych ludziach, przy moich wspaniałych bohaterach programu Down the Road, przypomniałem sobie, co jest najważniejsze w życiu. No to co sobie przypomniałeś? Co jest najważniejsze? Przypomniałem sobie, ale ten proces cały czas trwa. Chodzi o to, że oni są znakomitymi nauczycielami, którzy pokazują ważne rzeczy. I myślę, że z jedną z najważniejszych rzeczy, którą oni próbują nam przekazać, to jest to, żeby podążać za emocjami i słuchać serca. I że kiedy kalkulujemy, czasem pozornie prowadzimy życie bardziej wygodne, ale jeżeli idziemy za głosem serca, to prowadzimy życie bardziej pełne. I teraz jesteś na tej drodze? Staram się być, ale nie zawsze mi wychodzi, ponieważ rzadko nam udaje się mówić zupełnie szczerze i zupełnie prawdę. Oni również tego mnie uczą, więc jestem na drodze, nie mówię, że mi się to udało. Sama prawda w Down the Road 3, oglądajcie.